Hej! Siemano Ludzie Sobek Systemy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj znowu zrobimy sobie mix unboxing. No, jeżeli chcecie kolejne, zostawcie łapeczkę w górę. Ostatni wam się podobał, więc czemu by nie? No, i słuchajcie, na początek, tak jak ostatnio, mam znowu dla Was prezencik. Prezencik od firmy Tops będzie to zestaw startowy, oczywiście z Bundesligi. Takie coś dostaniecie za darmo. Oczywiście trzeba zostawić łapeczkę w górę pod tym filmikiem. Musi być napisane oczywiście coś w komentarzu, bo będę wybierał komentarze e, pod tego filmiku. E, no i oczywiście musicie subskrybować mój kanał. Także piszcie komentarze, ale nie piszcie jakichś głupich komentarzy. 1, 2, 3 albo coś takiego. Musi być coś z sensem napisane i wtedy wylosujemy jakiś komentarz no i ktoś dostanie ode mnie tego, ten oto zestaw startowy dobra, pobawmy się, dzisiaj znowu jakiś mix unboxing dostałem ostatnio, tak jak mówiłem jakieś saszetki luzem, więc sobie je otworzymy czemu by nie, zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj wpadnie, ekstra klasa ekstra klasa 17, 18 czy będzie jakaś najnowsza, nie mam pojęcia jeżeli Wy coś o tym wiecie, możecie napisać w komentarzu ale ja nic nie słyszałem, żeby Wyszła nowa edycja z Ekstra klasy. No, ciekawy jestem, czy wyjdzie. A czemu mi się tutaj jakoś wydawało, że jest więcej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, no sześć. Dobra. Także nie mam pojęcia, czy będzie nowa Ekstra klasa. Fajnie by było, jakby wyszła, bo były fajne karty. O, zobaczcie. Już mam, bo tam nie było karty specjalnej. Tutaj mamy pierwszą kartę specjalną. Kurzawa zmieniający grę. Takie oczywiście zrobimy sobie małe. Wspomnienie, wspomnienie, wspomnienia co do tych starszych edycji. No, i to by było na tyle. Mam tutaj jeszcze Rosja 18, ale otwórzmy sobie. Tu jeszcze mam dwie saszetki z Ekstraklasy. klasy. Boże, z Ekstraklasy, klasy. Sebek, co się z tą dzieje? Łączy nas piłka. Przepraszam. Nie wyspałem się dzisiaj, każdemu się zdarza. Łączona z piłka, to mamy Zielińskiego, mamy jeszcze ciąka, milik. No kiepsciutko, kiepsciutko ta nasza reprezentacja. Ja nie wiem co tu się dzieje. Mamy tu Mączyńskiego, no masakra jakaś. To ja nie wiem, ja nie wiem co tutaj się wyrabia, ale no to to jest. To jest coś nie tak. Błaszczykowski. Kolejny Błaszczykowski, Zieliński, Lewandowski. I tutaj mamy Goldzika Rybusa. Także no, przegraliśmy oczywiście z Czechami. Rosja 2018. Bardzo mi się podobała ta edycja. Co tutaj było najfajniejsze? Invincible. No i zobaczymy, co tutaj wpadnie. O, no, poobkręcane, więc tu chyba będą karty specjalne. Zaraz zobaczymy. Ramosa, mamy czarnego Ramosa, ale oczywiście to nie ten Ramos mm, z Realu Madryt. Tylko inny Ramos. No i ciekawy jestem, co tu będzie na karcie specjalnej. Tutaj mamy jeszcze bazóweczkę. A kartą specjalną. O, ja cię kręcę! Zobaczcie, tu jest coś wypukłego. Jaka akcja! Jaka. <laughs> ja nie mogę! Jaka akcja! Invisible mi wpadło! Ja pierniczę, ale pięknie! <laughs> nie dość, że dostaną w gratisie, jak kupiłem ten kalendarz adwentowy. No i patrz, jaką kartę dostałem! Ale pięknie! Nie, no kurde, ale jestem w szoku. Jest tylko jedna, zobaczcie, i niby wpada jedna na 48, 468 kart ogólnie tutaj jest w tej edycji. Jaki strzał! No coś pięknego! Ja to jednak mam szczęście, co? Hugo Loris, słuchajcie, tu będzie pewnie specjalna, zaraz zobaczymy, ale piękniusio się zaczęło, no to mi się podoba, słuchajcie. Marcelo, a tu na karcie specjalnej, no też pięknie, Double Trouble, Cavani i Suarez, ale to jest no po prostu miodzio, 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 dobra, niech będzie tutaj, weźmy sobie, a, dobra, tu mam jeszcze końcówkę z Boksa, ile tutaj tych saszetek jeszcze zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć. Dobra, weźmy sobie dwa, cztery, weźmy sobie pięć. Pięć zostawimy. Otwieramy Bundesligę. Ostatnio mi wpadł Robert Lewandowski. Kto nie widział, to zapraszam na odcinek. Ale coś mi się wydaje, że to chyba jeszcze nie ten Robert Lewandowski, którego szukam. No ale zobaczymy, co tu jeszcze ciekawego wpadnie. Także pamiętajcie, ten albumik ktoś ode mnie dostanie. Oczywiście za darmo. Dobrze, lecimy z Bundesligą. Sobie teraz zobaczymy, czy coś fajnego mi tu wpadnie. I co my tu mamy? Match winner Zimmer. Dobrze, lecimy z drugą saszetką. Tak Taki pomyślałem sobie, zrobię wam odcineczek na piątek, piątunio. Wiecie, weekendzik, co nie. No ja jeszcze weekendu nie mam. Będę miał dopiero jutro. Bo jeszcze jutro no, idę do roboty, więc po pracy. O, ale mi się puzelek pięknie złożył. Złożył, złożył. Gomez. No i tak elegancko, tak. Ja właśnie wiecie co? Bo tak się zastanawiałem, co tutaj nagrać. Wiem, że miała być FIFA Mobile, będę ją dzisiaj nagrywał, więc pewnie jutro wam wrzucę. Miała być dzisiaj, wiem o tym. Ale tak sobie pomyślałem, kurczę, coś bym sobie nagrał takiego, wiecie? Na spontanie. No, i pomyślałem sobie, a może zrobimy sobie mix unboxing, tak, ostatnio wam się podobało, więc myślę sobie, dobra, zrobimy, co nie? No, i pięknie, zobaczcie, elegancko wpadła mi tu piękniusia karta. O ile się nie mylę, to chyba w ostatnim też chyba coś było, chyba, że się mylę, ale jeżeli coś było, bo ja już nie pamiętam, możecie napisać w komentarzu. No, i dobrze, weźmy sobie jeszcze ostatnią tutaj saszetkę. Sasze No, elegancko. Było, było coś chyba. Czekajcie, co to było? Kurcze, teraz nie pamiętam. Nie wiem, czy Messi tam wleciał, czy kto. Stuttgart. Dobrze. A czekajcie, dawno nie otwierałem Fify, 3, 6, 5. Dobra, tam było 5, to tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Ale mi się elegancko wzięło. 5. I zobaczymy, co w naklejkach fajnego. Muszę Wam też zrobić prezentację, bo już mam dużo powklejane. Tak samo z Champions League. Muszę to jakoś ogarnąć, wiecie. Eee, nie wiem, ile ten filmik będzie trwał. Ostatni był dosyć długi, chyba tam 26 minut. O, zobaczcie, Real Madrid mi tutaj wpadł na naklejce. I tutaj Peralta. Tak, w ogóle tutaj z daleka jak Messi, co nie? Messi też tak biegł z palcem do góry. Ale dobra, nieważne. Okej, okay. weźmy sobie kolejną. Może tutaj boczkiem, boczkiem panowie, boczkiem. Boczkiem go. Arnoldem Boczkiem. A jak oglądacie w ogóle kiepskich? Ciekawy jestem, kto z was ogląda kiepskich. Aguero, słuchajcie tutaj na początek, Naldo. No i co jeszcze będzie na specjalnej? Manuel Neuer. Pozdrawiam tutaj kibiców Bayernu Monachium i jedziemy dalej, jedziemy dalej i tutaj słuchajcie mamy coś takiego, tu jest taki piłkarz, tutaj również, tu jest taki łysy piłkarz Nilo, o tacy podobni są, Ej, w ogóle tak jakby im kazali tak e, weźcie tak wiecie ręce co nie załóżcie i tak macie być. Podobni tacy bracia. ła pięknie, Luka Modric. Ponoć bardzo dobry mecz wczoraj był Hiszpania z Chorwacją. Ja nie oglądałem, kto oglądał, niech napisze, ale słyszałem, że tam się działy później takie rzeczy. Na początku ponoć było słabo, ale potem. No i z tego co wiem, Chorwaci wygrali. 3-2, chyba, czy jakoś tak. Eee, dobrze, co my tu jeszcze mamy. Coś takiego. I jeszcze jedna saszetunia tutaj. Saszetunia, co nie? Hi, hi, hi. I tutaj co? Jest specjalna. Jest specjalna i tu będzie chyba dużo specjalnych naklejek. Taka mi się trafiła saszetka raz. Tutaj mamy Kolumbię z, z Japonią. cubasa Kojiro i te sprawy. Ciekawy jestem, czy ktoś z Was wie o co mi chodzi. Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu. Ja nie będę podpowiadał. Jak się nazywa ta anime? To anime, sorry. Germany i USA, tutaj kobiety na takie meczyki, to ja bym z miłą chęcią sobie pochodził. No i co, skończyło się. Jeszcze chciałem, co. Yy, gdzie to jest? No, tu myślicie, schowało, chodź tu do mnie, pudełeczko. No, sąsiad właśnie dyskotekę sobie robi. Raz, dwa, trzy. Było pięć tamto tu też weźmiemy pięć. O, cyk, cyk, cyk. No, tylko żeby mi tutaj, wiecie, YouTube nie usunął tego filmu za tą muzykę. Nie, nie słychać, słychać tylko takie dudnienie. Dum, dum, dum. Widzę, co tu jest. Moi drodzy, już widzę. To jednak ja muszę częściej robić. Zobaczcie. Muszę częściej robić mix unboxingi bo wpadają fajne rzeczy. No i zobaczcie, mamy tutaj Roberta Lewandowskiego. No i się cieszę z niego. Widziałem, że niektórzy tam narzekali na niego wczoraj, bo nie trafił na pustą bramkę. Tam coś. No. Dobra, ja nie będę się wypowiadał na ten temat. Jeżeli chcecie, oczywiście piszcie. Zobaczę, co wy myślicie o tym. Gienek. Degienek. Dobra. Chętnie poczytam. Dobrze. A czy nie piszcie tam coś tam, ten? No wiecie, no. no ja rozumiem, że Polacy no już któryś raz z rzędu, no niestety, no nie wygrywają. Jest, no przykro. kros. No ale no nie wiem, co się dzieje. Nie mam pojęcia. Niektórzy mówią, a bo oni za dużo zarabiają. Gdzie tyle pieniędzy, a nic nie grają. Powinni dostawać pieniądze za wyniki. No tak szczerze mówiąc. <laughs> Dobra, ja mnie to tam wiecie co nie obchodzi. Przegrają to, przegrywają, wygrywają to wygrywają. No co my możemy? No nic nie możemy. Przecież nie wejdę na boisko. Ja już wiecie, jestem za stary na takie rzeczy. Dobrze, trzeba kibicować do końca, a nie być sezonowcem, co nie, wiecie. Tak, niektórzy. Ja już to kiedyś mówiłem na ten temat coś. Tak jak jest wszystko ładnie, pięknie, tak wszyscy są zadowoleni, a jak coś nie wychodzi, to yy, nie lubię ich i tak dalej. Abra, nieważne, słuchajcie, nie będziemy się tutaj denerwować. Elegancko tutaj, Invincible, pięknie, mi tu świeci. La Messi, Cristiano Ronaldo de Hea i ten pan, którego zapomniałem, jak się nazywa, i tego drugiego też. Nie, no oczywiście, że Hummels i Neymar, co nie? Dobrze, słuchajcie, jeszcze na koniec. Mam w ogóle takie jeszcze dwa multipaki. Dwa będą dla Was. Jeden mogę sobie otworzyć. Ups. Coś tutaj go podarłem, ale tamte dwa multipaki dostaniecie w jakimś innym filmiku. Czekajcie, rozrywamy, zobaczymy, czy coś fajnego z multipakami wyleci. Jeden podejrzewam, że dam do vlogmasa, czyli tam wiecie, już mówiłem coś na ten temat. Chyba nawet ostatnio, jak otwierałem też, co tu się stało, jak robiłem mix unboxing. Chcę wam zrobić jakąś taką paczkę, niespodziankę. Wylosuję sobie jakiś komentarz. Oczywiście, który będzie pod vlogmasami. Znaczy wybiorę sobie któryś odcinek. Będzie taka niespodzianka dla Was. Chcę zrobić wam też niespodziankę na święta. Dobra, skończ skończam już tą dyskotekę. No co tu się dzieje? Jakoś dziwnie, Holland. Holland, który gra w Bundeslidze numer 2. Dobrze, grifo. Gdzie jest ta specjalna? O, ginter. A tutaj mamy klubsto. O, tradycyjnie coś się dzieje. Sebek ma katar. Pogoda w ogóle jest taka już paskudna. Słuchajcie, zimno się zrobiło. Dobrze. Mam jeszcze inne, mam jeszcze albumy, oczywiście, które też będą dla Was. Ja nie będę otwierał, bo jeden miał być ponoć dla mnie, ale ja nie chcę, bo już mam, otworzyłem. Więc dostanie ktoś z Was ode mnie. Tu będzie specjalne. Ktoś z Was ode mnie taki też dostanie, jeden, drugi. Czekajcie, mam chyba jeszcze trzy? Chyba trzy, już nie pamiętam. I słuchajcie, czy to ktoś będzie. No nie, to jest oczywiście logo. Pozdrowienia dla Borusi. W sensie dla kibiców Borusi Dortmund. Pozdrawiam też kibiców, którzy lubią, no nie wiem. E... No pozdrawiam Was wszystkich w ogóle. A co tam, prawda? Wszystkich Was pozdrawiam. Serdecznie z całego serca. I tu mamy zobaczcie znowu klub 100. Elegancko. Klub 100 są fajne. I słuchajcie, ostatnia saszetka Tutaj jest Royce. Nie będę go wyrywał, bo wiecie, klej robi swoje. Trzeba się troszkę tu pobawić. I lecimy. I lecimy. Ostatnia saszetka. Tam się już coś świeci. Hmm, dobra. Dziwnie się zaczynało trochę to nazwisko, tak, ale dobra, nieważne. I mamy tutaj Wolfsburg. W ogóle te. Yy... Gwiazdki to jak z Matrixa, no i cóż moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku, trochę krótszy Wam zrobiłem niż ostatnio, także słuchajcie, dzisiaj ktoś pod tym filmikiem dostanie oczywiście taki zestaw startowy, więcej zestawów startowych będzie na innych filmikach, też dostaniecie i dostaniecie, bo mam jeszcze tutaj dwa multipaki. No i cóż, to było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Życzę Wam miłego weekendu. Oczywiście widzimy się już w kolejnych odcinkach. Jutro postaram się Wam wrzucić FIFA Mobile. No i jestem bardzo, bardzo zadowolony, że udało mi się trafić kartę Invincible. No, to jest niezła akcja, Na pewno nikomu kod już jest niepotrzebny, ale proszę bardzo. No i pięknie, cieszę się strasznie. Chyba będę musiał robić więcej takich mix unboxingów. No i co? To było na tyle. Trzymajcie się. Widzimy się już jutro. Pa pa!